swoją niezgodę i swój bunt na taki stan rzeczy. Iza mogła żyć, to mogła być każda z nas, ani jednej więcej. Jesteśmy przeciwko barbarzyństwu, przeciwko barbarzyńskim prawom i gotowaniu w naszym kraju wieku kobietom oraz ich rodzinom. Dzięki, bo to naprawdę spontaniczne nasze tutaj spotkanie, które się zadziało. Widzę, że we wspólnocie siła. Pokażmy troszkę o mojowym i takim spokojnym, skonowanym gniazdzie, ale to też jest nasz gniazd. Upamiętnijmy także osobę, która poniosła konsekwencje tych barbarzyńców. Nie jedną. Nie jedną, podejrzewam. Czyli poczekamy, jeżeli tyle się na pozostałe osoby, pogoda jest, nie wiadomo jaka jest. Bo to okazuje się, że ci, którzy zgotowali piekło kobiet, to ich zdaniem wspaniałe dzieło, to jest dzieło haniebne. Dzieło, które poprzez zastraszenie między innymi lekarzy, zastraszenie pielęgniarek powoduje śmierć. Tak samo jak zastraszenie nauczycieli powoduje fundamentalizm. My w Senacie Rzeczypospolitej staramy się reagować na takie sytuacje za każdym razem, kiedy tylko do takich sytuacji dochodzi. Bierzemy udział w protestach. Ja dzisiaj jestem z Wami, ponieważ martwię się, tak samo jak Wy, o siebie, o swoje zdrowie, o moje córki, o moje wnuczki, o moich zięciów, którzy z tymi córkami chcą mieć szczęśliwe, dobre rodziny. I tak samo jak Wy, nie chcę, aby ich życie i zdrowie było kiedykolwiek zagrożone poprzez takie fundamentalne prawo, które jest autorstwem prezesa Kaczyńskiego i pani Przyłębskiej. Nazwijmy każdą zbrodnię zbrodnią, nazwijmy kłamstwo kłamstwem i nie owijajmy w bawełnę tego, co się w Polsce dzieje. Dzisiaj razem z polskimi kobietami jednym słowem mówią też kobiety na całym świecie i wspierają polskie kobiety. To jest niedopuszczone. Czegoś takiego jeszcze nie było. Aby w obronie polskich kobiet, w obronie ich zdrowia i życia musiały protestować światłe, mądre kobiety na całym świecie. Życzymy sobie, aby to się zmieniło, aby jutrze nastąpiła dla nas prawda, zróbmy to wszystko razem, aby na to mieć czas. To będzie trzeci raz. Ja bardzo bym chciała w moją koleżankę zostać przyjaciółmi, zostać się zdrowiem i także wolnością tutaj, wolnością tutaj. Bardzo mocno, bardzo mocno. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się razem.
Rok temu pierwszy raz spotykaliśmy się tutaj, bo widzę wiele znajomych twarzy, które wtedy właśnie rok temu jeden z największych marszy przeszliśmy w ciszy, w spokoju właśnie, żeby zaprotestować przeciwko wyrokowi celu Trybunału pani magister Przyłębskiej, Kuchreczki Przyłębskiej, bo inaczej się trudno wyrazić o tej pani. Pamiętam, Ewelina, jak właśnie mówiliśmy, że tak naprawdę wtedy te protesty nie były odczytywane tak, jak my myśleliśmy, że do takiej sytuacji, jak właśnie rzeczonej przyjmie, dojdzie. I jak pani senator to powiedziała, to nie jest tylko protest kobiet, bo my mężczyźni też jesteśmy dla. Bo my mężczyźni też twierdzimy, że nie powinniśmy się godzić na takie prawo, które ryzykuje życie i zdrowie każdej kobiety. To nie jest prawo godne XXI wieku. I my musimy to wszystko zrobić, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Także proszę was, że każdy, kto tylko może, żeby się zaangażował w walce z tym, co dzisiaj faktycznie tak naprawdę w Polsce obowiązuje. Nie może być tak, że na polityczne zamówienie pana z Nowogrodzkiej robi się prawo, które jest nieludzkie, które nas cofa do średniowiecza. Tak się nie może po prostu więcej zdarzyć. Ja was bardzo proszę, że w najbliższych okazji przypomnijcie sobie, kto podpisał się pod tym listem. Podpisali się poseł Mosiński, poseł Dziedziczak, poseł Kaleta, ludzie, którzy są z naszego regionu. Tak być nie powinno i pamiętajcie o tym, że tylko w naszych rękach i tylko w waszych głosach jest to, żeby to prawo zmienić. A takie protesty jak dzisiaj, tutaj jak pani tutaj właśnie nas zwołała na 17, myślę, że nie tylko każdy w swoim sercu wie, że tak powinien tutaj być. Nie siedzieć wygodnie w knajpie, nie siedzieć wygodnie przed komputerem, bo to nie jest rozwiązanie. My dzisiaj potrzebujemy fajterów, którzy będą walczyć o godność każdej kobiety w Polsce. I my, mężczyźni, jesteśmy z wami. Ja jestem z wami na każdym proteście, będę i za każdym protestem z wami będę chodził. Wygramy to, odwrócimy to nieludzkie prawo i zawsze będziemy myśleć o innie. Słuchajcie, ja chciałam powiedzieć zupełnie inaczej, nie politycznie, bo tej polityki, prymitywnej polityki wobec śmierci pani Izabeli mam po prostu dosyć. Chciałam powiedzieć, że przyszłam tu dzisiaj tak jak wy dla Izy, żeby uczcić jej straszną, tragiczną i niepotrzebną śmierć, żeby wyrazić współczucie dla jej rodziny, dla jej męża, dla jej córki, dla jej rodziców, dla jej przyjaciół, których osierociła. Myślę, że dzisiaj wszyscy przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o nich. Ale powinniśmy także pomyśleć o pani Katarzynie ze Świdnicy i o wszystkich kobietach, którym grozi dzisiaj śmierć. Jesteśmy tu, by wyrazić sprzeciw wobec takiej polityki. Polityki, która stwarza piekło dla kobiet. Polityki, która powoduje, że nasze córki zastanawiają się, czy chcą mieć dzieci. Że nasze córki dzisiaj pytają nas, a co będzie, jeśli znajdziemy się w sytuacji Izy. To jest prymitywne, nieludzkie, nieczułe prawo. I ja jestem tutaj dzisiaj po to, żeby powiedzieć nie temu nieludzkiemu prawu i tej bezczelnej, zakłamanej prawdzie i temu, że tak wiele osób tą śmierć też wykorzystuje do swoich politycznych celów. Jestem tutaj też po to, żeby powiedzieć, że my kobiety nigdy, przenigdy nie powinnyśmy dawać zgody na to, żeby być traktowane przedmiotowo. Jesteśmy wykorzystywane przez politykę i przez polityków i dzieje się to nie wczoraj i nie rok temu, tylko dzieje się tak od zawsze. Dla politycznych celów zawsze kobiety były wykorzystywane. Myślę, że
śmierć Izy, tak straszna i bolesna i niepotrzebna i tragiczna. Musi być wielką lekcją i wielkim symbolem naszej niezgody na to, żeby tak nas traktować. Mam nadzieję, że jej śmierć nie pójdzie na marne. Mam nadzieję, że my, kobiety, będziemy w tej sprawie solidarne i nie damy się wykorzystać żadnemu politykowi, żadnemu. Będziemy broniły swoich praw, będziemy broniły naszej lojalności i solidarności wobec siebie. Ja nie chcę dzisiaj mówić o żadnych nazwiskach, bo mam wielkie przekonanie, że jesteśmy wykorzystywane przez wszystkich. Nasze prawa i to, jak funkcjonujemy w życiu publicznym. Kiedy można przehandlować prawa kobiet, to nie tak. Pomyślmy dzisiaj jednak o Izie. Proszę Was, bo to dla nich. Chciałabym poprosić Was, abyśmy przez chwilę, w minucie ciszy, pomyśleli o niej i o jej rodzinie, i o jej córce, która nigdy nie zrozumie tego, co się wydarzy, bo tego nie można zrozumieć. Więc dajmy jej nasz pomysł. Thank you.
Ja objęłam wprowadzenie z